że świąteczna rybka? Nie, nie, proszę Państwa, nie o rybkę tym razem chodzi. Chodzi o to, co robią operatorzy Kroniki, by Was, kochani widzowie, godnie obsłużyć. Gdy inni ucztują, Wasz operator pracuje i tylko łyka ślinkę. I znowu inni się bawią, operator pracuje i łyka ślinkę. Dla niego tylko martwa natura na płótnach wielkich mistrzów i w sprawach gastronomicznych, w ogóle we wszystkich innych. Jak w harcerskiej zabawie, redaktorzy Kroniki tropią najciekawsze tematy. Na prawo, nie, na lewo. A przy tym wszystkim utrzymać kierunek, być na linii. I tak już przez 25 lat, bo właśnie stuknął Kronice taki jubileusz. Tylko prawdziwi harcerze potrafią ocenić, jak trudna to zabawa. To też od harcerzy Kronika dostaje medal i odznaczenie. Musimy być gotowi na każdy sygnał alarmowy. W każdej chwili gotowi pędzić jak do pożaru. To też od strażaków doczekaliśmy się na jubileusz szczerego uznania. Przemierzamy podniebne szlaki, dążymy wzwyż. Czasem jako tako lądujemy. To też serdecznie witają naszych operatorów lotnicy. Gdzie nas nie było przez te 25 lat, wzbijamy się balonem, gdy trzeba, prowadzimy Was na wyprawę w góry, wieziemy Was w egzotyczne kraje, do stolic na wszystkich kontynentach. Pokazujemy to, co lubicie. Zaopatrzeni w najnowsze zdobycze techniki, zwłaszcza jeśli chodzi o transport, nie opuścimy żadnej uroczystości. Nie było nas na Wyspach Hawajskich. Odnośna komisja skreśliła niestety pozycję studia folkloru. Zresztą nawet gdybyśmy tam byli, nie znaleźlibyśmy wspólnego języka. Powracamy więc na łono wielkomiejskiej cywilizacji. Składamy wizytę w kolonii miejscowych hipisów. Dawniej traktowaliśmy ich z pobłażaniem. Ostatnie wieści zachwiały naszą wiarę w ich łagodny charakter. Odcinamy się od tej sprawy. Agitujemy bezkompromisowo. Ogolić głowy. Zresztą długowłosi większych sukcesów nie osiągnęli. A niektórzy ogoleni i owszem. Na przykład Jul Brynner. Poszliśmy dla Was do jedynej polskiej sauny. Znajduje się w Łodzi. No, od razu można poznać, że to wszystko łodzianie. Przed świętami i przed jubileuszem Kroniki oczyściliśmy się jak należy i każdy stracił kilogram na wadze. Po czym, zgodnie z fińskim obyczajem, raźno wybiegamy na śnieg. Chwila rozgrzewki i do basenu. Tu właśnie wprawne oko Waszego operatora odkryło rewelacyjny prototyp polskiego lodołamacza. Tak, tak, tylko oportuniści płyną przetartym szlakiem. Sport to nasza specjalność. Wybieramy najlepszych. Odwiedzamy ich potem w zaciszu domowym. Zyga Szołtysik trenuje swego małego. Darek już dobrze strzela i w nagrodę za trening pozwala ojcu czasem pobawić się kolejką. Stanisław Oślizło jest kapitanem górników. Ciężkie jest życie popularnego piłkarza, zwłaszcza życie korespondencyjne. Trzeba odpowiedzieć dziesiątkom wielbicielek i wielbicieli. Praktycznie podeszła do sprawy Lucynka, stale powiększa swoje zbiory. No i oczywiście Włodzimierz Lubański. Studiuje zaocznie na Politechnice w Gliwicach. I niestety, drogie panie, jest już ojcem rodziny. Z
sport to doprawdy nasza specjalność. Jednak najlepiej nam wychodzą sprawozdania hokejowe z meczów drużyn zagranicznych. Ale wasi operatorzy pracują ofiarnie od pierwszego gwizdka. Ofiarność w ogóle nie zna granic. Dla was operator kroniki nie zawaha się przed najbardziej ryzykownym skokiem. Dla was jedynaczka wśród operatorów kroniki nauczyła się tresury dzikich zwierząt. Kobieta, a potrafi ustawić nawet lwy. Wreszcie coś z życia artystycznego, ściślej biorąc z cyganerii. Bo oto operator kroniki, niezrównany kronikarz sceny i sztuki, ustawia z kolei zespół cygański. Sięgamy, gdzie wasz wzrok nie sięga. Rzecz dzieje się w basenie Pałacu Młodzieży. Zanurzyliśmy się w głębiny, byście mogli być świadkami pierwszego w Polsce podwodnego ślubu. Nie chodzi tu o żadne swawole, ale o oficjalną i wzruszającą ceremonię. Tyle, że młodzi i urzędnik stanu cywilnego muszą mieć kwalifikacje pletwonurków. Pewne trudności wyłoniły się przy uczcie weselnej, ale w końcu wiadomo, że po szampanie biesiadnik puszcza bańki nosem. W ogóle bardzo lubimy cudze śluby. Zwłaszcza, gdy podstawową komórkę społeczną zakładają Krzysztof Potocki z zespołu Niebieskoczarnych i Małgorzata Antoszewska z Baletu Teatru Wielkiego. Wśród gości jest oczywiście baletowo-estradowa śmietanka stolicy. Co która dziewczyna to zobaczy, chłopak jak się patrzy, jak się patrzy. Młodzi zadowolili się poślubnym spacerem. Podróże poślubne wychodzą z mody, są kłopoty z miejscówkami. Hej, chłopak jak się patrzy. Najwyższa jednak pora, aby ruszyć w plenem. Czekają nas wszystkich świąteczne trudy. Korzystamy więc z kuligu zorganizowanego przez uczniów gimnazjum Rejtana, żeby nabrać sił i tężyzny. Słoneczko na niebie, jak blisko do ciebie. Hej, jak blisko do ciebie. W tej świąteczno-jubileuszowej kronice życzymy wam wszystkiego najlepszego, drodzy widzowie. Przed wyjazdem w świat zespoły No to co oraz Alibabki dedykują państwu fragment z pastorałki Hej, kolęda deska, opracowanej przez Ewę Bonacką. Albo pacholęciu, długi zagrajmy i napisz to. Dobry Daniel!